Ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Witajcie w ogrodzie pod szumiącą lipą. Dzisiaj pogoda się poprawiła. Nie było dzisiaj nawet przymrozku, więc ziemia jest miękka. Wobec tego zaraz szybciutko ubieram się i pędzę sadzić truskawki Frigo, ponieważ one już dosyć długo czekają na zasadzenie. Dostałam je przecież w zeszłym tygodniu i w takim chłodzie w piwnicy sobie przeleżały, ale już najwyższy czas je posadzić, więc szybciutko zabieram się do roboty i jakoś z przerwami je posadzę. Mam nadzieję, że dam radę, więc nie czekając udaje się do ogrodu posadzić moje truskawki. Dzisiaj będę sadziła sadzonki truskawek, które, jak Wam już wcześniej mówiłam, dostałam. Są to sadzonki Frigo. Sadzonki Frigo to sadzonki, które wcześniej zostały zamrożone, zostały przechowywane w formie zamrożonej i później zostały właśnie do mnie przysłane już rozmrażane. One nie wyglądają może ciekawie po otrzymaniu, ponieważ są, jak widzicie, o takim stanie, ale naprawdę bardzo ładnie się przyjmują i rosną naprawdę bardzo dobrze. Ja kupiłam sobie 6 takich różnych odmian po 10 sadzonek. Są to sadzonki klasy A++, czyli największe sadzonki, jakie można dostać właśnie w tym sklepie. Ja kupuję zawsze u tego samego sprzedawcy. Jest to sprzedawca Niewczas. On naprawdę ma bardzo dobre sadzonki i to nie jest reklama. Kupiłam sadzonki o różnym terminie owocowania. Mam sadzonki bardzo wczesne, średnio wczesne, późne i owocujące dwukrotnie. Teraz będę po kolei sadziła te sadzonki tam właśnie na grządki, gdzie sobie przygotowałam wcześniej miejsce. No i będą rosły. Troszeczkę zasilę je później obornikiem i będę czekała, aż ładnie się przyjmą i one już w tym roku będą owocowały. Właśnie to jest dobre w sadzonkach Frigo, że one owocują już w tym samym roku po posadzeniu, w przeciwieństwie do sadzonek, które kupione są w doniczkach, one dopiero owocują na następny rok. Nie owocują oczywiście w tak bardzo dużej ilości i w 100% i w takiej ilości, w jakiej powinny sadzonki już dorosłe owocować, ale z poprzednich lat mam doświadczenie, że naprawdę owocują bardzo, bardzo obficie. Więc zabieram się do sadzenia. I nawet dostałam jeszcze gratisowo 10 sadzonek dodatkowo.
więc jak widzicie, mam sporo do posadzenia. I sadzimy je na tej samej zasadzie, to znaczy w ten sposób, żeby nie tego środka truskawki nie przysypywać ziemią. Ponieważ każdej odmiany truskawki mam po 10 sadzonek, więc będę miała po 2 rządki z każdej odmiany. Jak widzicie, naprawdę bardzo piękne systemy korzeniowe mają, naprawdę wspaniałe. I dlatego te sadzonki te sadzonki plus plus są najlepsze, ponieważ one mają system korzeniowy bardzo dobry już. I naprawdę są duże. Sadzę je co 30 cm od siebie. W poprzek i wzdłuż.
I wszystkie te truskawki, które Wam pokazywałam, zasadziłam. Zajęło mi to tutaj całą jedną grządkę i trochę tej, bo te to są te, które przesadzałam. I jeszcze w tamtej części będą przesadzone jeszcze te 20 sadzonek, które mam na tamtej grządce, jeszcze do przesadzenia. A tutaj zmieściły się te wszystkie frigo i tak jak Wam mówiłam, mam średnio późną, wczesną, późną, średnio wczesną. Także wszystkie jakby pory lata będą owocowały w truskawki. Tutaj jest następna cała duża rabata truskawkowa. To są truskawki, które przesadziłam w zeszłym roku. I tutaj też jeszcze cała rabata truskawkowa. Jeszcze tutaj nie są uporządkowane. Jeszcze muszę tutaj chwasty powyrywać, ale to później, bo jak wiecie, z tymi moimi plecami jeszcze nie jest całkiem dobrze. Chociaż już powoli mija, ale jeszcze mnie bolą te plecy, więc truskawki te musiałam niestety posadzić, żeby mi nie zgniły, bo widzieliście, one są takie rozmrożone, więc no, gdyby leżały dłużej, to mogłyby zacząć powoli gnić, więc musiałam to szybciutko zrobić, mimo bólu jeszcze, no ale to było ważniejsze dla mnie, jakoś ból przezwyciężyła. Także jeszcze przesadzę tylko te 20 na tamtą część i tutaj truskawki będą już gotowe, żeby zakwitnąć. Wszystkie są podsypane obornikiem, podlane, także myślę, że mogą zacząć już puszczać listki. I tak jak Wam mówiłam, pokażę Wam dzisiaj, jakie kupiłam irysy. Kupiłam zarówno irysy germanika brudkowate, jak i irysy sibirika, syberyjskie. Więc pokażę Wam teraz, jakie te irysy kupiłam. Otóż mam zarówno irysy brudkowate germanika i irysy sibirika, syberyjskie. I teraz mam irys brudkowaty datik. To jest taki piękny irys. To jest taki piękny irys fioletowy. Tutaj jest jego kłącze. Już ma, widać tutaj, puścił. Następny irys, też brudkowaty germanika. To jest irys Edith Wolford. Tutaj też jest bardzo ładne kłącze. Następny irys to irys Brown Lasso, też irys germanika brudkowaty. Tutaj widzicie, jest kłącze, już też puszcza zielone listki, więc tylko będzie czekać już na zasadzenie. Następny irys germanika brudkowaty, Going My Way, to jest taki biało-fioletowy. Następny irys jest bez nazwy, jest tylko różowy kolor podany, więc jest germanika brudkowaty różowy. O, zobaczcie, on jest taki ciemnoróżowy w całości. I teraz następne irysy, które mam, to dwa irysy mam sibirika. To są syberyjskie i to jest irys Ruby Gold. I kolejny sibirika to Sandy River Bell. To jest też w kolorze różowym. I takie właśnie irysy zakupiłam. Mam nadzieję, że będą one u mnie dobrze rosły. Mam rabaty właśnie w miejscu nasłonecznionym, gdzie najlepiej czują się właśnie takie irysy. Więc już nie mogę się doczekać, kiedy je posadzę. Do tej pory miałam tylko jeden irys brudkowaty, ale postanowiłam, że spróbuję z innymi irysami, bo bardzo mi się te kwiaty podobają. Zresztą
No i to byłoby na tyle na temat moich nowych wczorajszych zakupów.